420 spotkań, mnóstwo emocji, jeszcze więcej bramek, no ale pora podsumować sobie 2023 rok w Premier League, kto był największym wygranym, kto był największym przegranym, zarówno gdy mówimy o klubach, jak i o indywidualnościach. O tym sobie dzisiaj pogadamy. Od razu zaznaczę, że cała lista jest podzielona na 6 kategorii, które są mocno subiektywne, to znaczy najwięksi wygrani, kiedy sobie spojrzymy na kluby, ale także gdy mówimy o postaciach indywidualnych piłkarze, właściciele czy yy, trenerzy, z drugiej strony przegranie w takim samym podziale, czyli kluby oraz postaci indywidualne, a następnie największe absurdy i najmilsze sytuacje z 2023 roku w Premier League. To wszystko oczywiście jest wybierane mocno subiektywnie, więc to nie są żadne wiążące werdykty. Potraktujcie bardziej to jako okazję do polemiki w komentarzach. A teraz zaczynajmy. I na samym wstępie zacznijmy może od największych wygranych, kiedy sobie spojrzymy na kluby, na zespoły z Premier League, bo tutaj także kilku faworytów, przynajmniej ja mam. Miejsce trzecie w tej kategorii zajmuje Everton. Porównajcie sobie zresztą atmosferę na Goodison Park na starcie tego roku, kiedy zwalniany był Frank Lampard po kompromitującej porażce z Southampton. Kiedy to właściciele i udziałowcy Evertonu musieli obawiać się o swoje życie, bo tak wściekli byli kibice Death Office. Ostatnio nagrywałem tutaj materiał, gdzie właśnie podawałem taką tabelę bez kary, która jest niezależna w tym momencie od piłki i od trenera, jakim jest Sean Dice, czyli 10 punktów za złamanie zasad finansowych Premier League. Bez tej kary, z tymi 10 punktami, zwyczajnie Everton biłby się o europejskie puchary, co tylko pokazuje, jak duży progres wykonał ten zespół w 2023 roku. Także warto pochwalić całą organizację, bo między innymi transfery wyglądały dużo lepiej już w tym okienku transferowym, no i wydaje się, że gorzej już nie będzie, a Everton. Zatrudniając szona Dajsa, stał się jednocześnie naprawdę sporym, wygranym właśnie w przeciągu ostatniego roku. Nie inaczej jest, gdy mówimy o Tottenhamie, bo pamiętajmy o atmosferze, w której rozstawał się z klubem w marcu Antonio Conte, następnie bardzo nieudane powiedzmy kandydatury następców, bo i Ryan Mason, i Christian Stellini to nie byli odpowiedni kandydaci, i zakończyło się to pozycją numer 8 na koniec sezonu, która skutkowała najgorszym finiszem Tottenhamu od kilku lat i europejskimi pucharami, których brak jest aktualnie na Tottenham Hotspur Stadium. Natomiast patrząc na drugą połowę tego roku oczywiście odejście Harry'ego Kane'a stało się faktem, ale poza tym najlepszy start w lidze od lat 60 8 meczów wygranych na pierwszych 10 kolejek no i wydaje się, że gdyby nie kontuzje i urazy, to jak najbardziej można byłoby zakładać, że Tottenham byłby wciąż w walce o pozycję, być może nawet w czołowej trójce, no ale i tak właśnie wchodząc w nowy rok można zakładać, że jeśli tylko zostaną dodane nowe twarze i poszerzona będzie kabra między innymi na pozycji stopera w zespole Andrzeja Postekoglu, do to ta filozofia będzie jeszcze bardziej efektywna i przede wszystkim efektowna, bo to także wprowadził australijski menedżer. Zatem Tottenham dla mnie także jest sporem wygranym, gdy mówimy o tym roku i być może ta kategoria nie powinna nazywać się wygrani, a największy progres, bowiem na miejscu pierwszym dla mnie jest Aston Villa. Nie umieściłem tutaj Manchester City, bo to byłoby zbyt oczywiste, a patrząc na punkty za 2023 rok, to właśnie zespół Pepa Guardioli był jako jedyny lepszy od drużyny Unai Emerygo, która zajęła siódme miejsce, wyprzedzając wspomniany już wcześniej Tottenham na finiszu sezonu 22-23, no i aktualnie bije się o najwyższe lokaty także w aktualnym sezonie. Wydaje się że Liga Mistrzów to jest jak najbardziej realny cel. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że wciąż Aston Villa jest w walce o europejskie trofeum, jakim jest zwycięstwo w Lidze Konferencji. Zatem tutaj można powiedzieć, że jak najbardziej The Winans wykonali gigantyczny skok w przód. Jak dalej będzie to wyglądać, jak długo będzie trwać ten świetny okres Unai MR'ego na Villa Park, o tym się przekonamy. Natomiast właśnie patrząc na 2023 rok, jeśli tylko Manchester City jest lepszy od zespołu Aston Villa, znaczy to, że naprawdę wyglądało to kapitalnie, gdy mówimy drużynie z Birmingham właśnie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Aby pozostać w takich pozytywnych humorach, zajmijmy się teraz. Największymi wygranymi, ale gdy mówimy o postaciach indywidualnych, tak się składa, że jestem kibicem West Hamu, dlatego też na miejscu trzecim, być może właśnie za bardzo subiektywnie, umieściłem Davida Moysa, bowiem szkocki menedżer wygrał swoje pierwsze trofeum w karierze właśnie w 2023 roku. No i przede wszystkim niesamowicie odwróciła się cała narracja medialna właśnie odnośnie byłego trenera Evertonu w mediach nie tylko brytyjskich, ale ogólnoświatowych, bo pamiętajmy o tym, że West Ham jeszcze zimował w okresie mundialowym w zeszłym roku na pozycji spadkowych, a co by nie mówić, poprzez zwycięstwo w europejskich pucharach w Lidze Konferencji Europy udało się przedłużyć tę serię sezonów z europejskimi właśnie rozgrywkami na London Stadium do trzeciego sezonu. Jednocześnie aktualnie 33 punkty po 19 kolejkach to jest najlepszy wynik West Hamu na tym etapie sezonu w historii ich występów w Premier League i już zaczęło się mówić o tym, że być może wcale Szkot nie odejdzie na koniec tego sezonu, ale wręcz będzie przedłużony z nim kontrakt. Zatem kto wie jak będzie to wyglądać? No ale David Moyes jest niewątpliwie zwycięzcą, no i też, co by nie mówić, po prostu przyjemnie się patrzy na to, jak ten uroczy całkiem staruszek zwyczajnie odnosi kolejne sukcesy. Żeby nie było, ja odnośnie Davida Moisa mam bardzo sprzeczne opinie i o tym niedługo wypowiem się na kanale West Ham Polska, bowiem też do Moisa można mieć pewne zastrzeżenia, których sam tak jak zresztą możecie pewnie wyczuć, mam całkiem sporo, ale przechodząc do miejsca numer dwa na liście największych zwycięzców indywidualnie, tutaj mam Billa Foleya, czyli właściciela Bormów, który podjął bardzo ryzykowną decyzję w 2023 roku. Albowiem trzeba było mieć niezłe kohones, aby podjąć decyzję o zwolnieniu Garego Onila, z Bornów. Trenera, który został wprowadzony do tego zespołu po czterech kolejkach poprzedniego sezonu i wywalczył tam utrzymanie z zespołem, który, co by nie mówić, nie był faworytem, delikatnie rzecz ujmując, do tego, aby faktycznie w Elicie pozostać. Gary O'Neill zasłynął jako świetny taktyk i teraz także bryluje w Wolverhampton. Natomiast został on zastąpiony Andonim i Raolą na Vitality Stadium, co zakończyło się przynajmniej na ten moment sporym sukcesem wiadomo, że początek był bardzo burzliwy natomiast aktualnie Bormów jest w naprawdę kapitalnej dyspozycji zresztą jeśli oglądacie ten mecz ten, przepraszam, film w Sylwestra to najprawdopodobniej czeka Was spotkanie o 15, kiedy to Bormów przyjeżdża na Tottenham Hotspur Stadium i zobaczymy co tam wymyślą właśnie podopieczni Andoniego i Raoli ale sprawdza się styl, sprawdzają się także ambicje amerykańskich właścicieli i właśnie chciałbym tutaj pochwalić Bormów po pierwsze za to, że faktycznie został w taki plan, po drugie za to, że to wszystko wyszło, a po trzecie także, że zostało to strategicznie przemyślane, no bo także transfery były całkiem opasłe właśnie, gdy mówimy o klubie z południa Anglii i fajnie jest zwyczajnie coś takiego zobaczyć. Ale zwycięzca może być tylko jeden, dlatego też w kategorii najwięksi zwycięzcy indywidualni 2023 roku jest Kai Havertz i wiem, że wielu z Was pewnie teraz zmarszczyło brwi no, ale jak to, mówicie sobie pewnie, i oczywiście macie do tego prawo. Natomiast ja do tego podszedłem w sposób następujący: Kai Havers był na równi pochyłej, wydawało się, że mówiąc kolokwialnie, nic z tego piłkarza nie będzie, albo że nie będzie odnosić jakichś wielkich sukcesów już w barwach Chelsea, bowiem. Wyglądało to bardzo nieoptymistycznie, pamiętajmy także o tym, że Chelsea zakończyła na miejscu 12. po najgorszym sezonie w swojej historii i nagle okazało się, że Kai Havertz przechodzi do jednego z głównych faworytów w walce o tytuł mistrzowski i nawet Ba w ostatnich tygodniach wygląda całkiem nieźle, bo porównajcie sobie nawet to, jak wyglądał Kai Havertz ciesząc się z bramki zdobytej przeciwko Bormów, kiedy to oddał mu żółtarny Martin Odegard na podbudowanie pewności siebie Niemca oraz jak wyglądała cieszynka właśnie byłego piłkarza Bayeru Leverkusen w spotkaniu przeciwko Brighton, to są dwie zupełnie inne osoby i Kai Havertz wydaje się, że może być jak najbardziej dla Arsenalu przydatny. Wymyślił to sobie niesamowicie Mikel Arteta, rzecz jasna, wciąż jest wiele do poprawy, natomiast dla mnie przynajmniej Kai Havertz to jest postać, na którą na pewno warto spojrzeć, bo raczej nikt by nie uwierzył jeszcze przed rokiem, że on może odnosić sukcesy w Arsenalu. Pewnie wtedy byśmy popukali się w głowie, no a teraz okazuje się, że Kai Havertz może być wielkim beneficjentem tego ruchu oraz finalnie tego roku. Ale dość już o zwycięstwach. Teraz pora pogadać o największych przegranych, i zacznijmy od klubów. Na miejscu trzecim dałem Leicester City, i ktoś pewnie powie także, że no czekaj, chwilę, oni zaraz wywalczą sobie awans do Premier League. Rzecz jasna, tak. Natomiast pamiętajmy o tym, że na miejscu 15 było wspomniane już Bournemouth. na miejscu 16 było Nottingham Forest, na miejscu 17 był Everton. Naprawdę dało radę właśnie utrzymać ten zespół, gdy mówimy o Leicester. Nawet Wolverhampton się utrzymało, które pamiętajmy o tym, że przez sporą część poprzedniego sezonu było zwyczajnie beznadziejny Leicester. Jeszcze przed rokiem było na miejscu ósmym i było w półfinale europejskich pucharów. Dla mnie kadra Leicester jest zdecydowanie mocniejsza aniżeli miejsce osiemnaste, które finalnie zajął ten zespół. No i co by nie mówić tak, że mam wrażenie, że pod żadnym względem nie jest to korzystne dla klubu, czy to finansowym, czy to sportowym, czy to nawet takim marketingowym, żeby właśnie skończyć na miejscu 18. I spędzić rok w Championship. Nawet jeśli zakończy się to awansem, pewnie jako najmocniejszy zespół w historii Championship, to dla mnie i tak jest to spore rozczarowanie. Na miejscu drugim miałem spory dylemat, bowiem zastanawiałem się pomiędzy Crystal Palace oraz Manchesterem United. Natomiast finalnie postawiłem na Palace. Dlaczego? Najpierw wytłumaczę się, dlaczego odrzuciłem United. Po pierwsze, pierwsze trofeum od 2017 roku. Po drugie, najlepszy film w erze post-Fergusonowej, oprócz wyniku osiągniętego przez Jose Mourinho podczas jego drugiego sezonu, sezonu 17-18 zakończonego wicemistrzostwem, był także finał Pucharu Anglii. Rzecz jasna, druga połowa roku była katastrofalna w Manchesterze United, natomiast finalnie Kresta Palace dla mnie stało w miejscu, i patrząc na to, kto był obok Chelsea, między innymi, patrząc na punkty w tym roku kalendarzowym co by nie mówić się, jest po prostu zespołem mocno przeciętnym, który nie przejawia jakichś wielkich ambicji, ma znowu Roya Hodgsona na stanowisku trenera, to jest rzecz jasna zrozumiałe patrząc na końcówkę poprzedniego sezonu, natomiast wciąż mam wrażenie, że patrząc na potencjał, na Marka Guayego, na Jeffersona Lerme, na m.in. Joachima Andersena, na postacie takie jak Michael Olise, jak Odson Eduard czy choćby Eberic i Eze, można wycisnąć z tego klubu i zespołu więcej, natomiast Palas po prostu stoi w miejscu, dlatego też zdecydowanie się dać tutaj orły. Mam nadzieję, że one będą bardziej ambitne, troszkę w stylu Bormów w roku 2024. No i ostatecznie, miejsce numer jeden na tej liście, czyli Chelsea, jako największy przegrany 2023 roku. I tutaj też wszystkich kibiców Chelsea uspokajam dla mnie, przynajmniej ten projekt. Jak najbardziej nie chcę mówić, że ma ręce i nogi, ale ma potencjał, żeby stać się zespołem. Na top 7, na top 6 w przyszłym roku. Zresztą, nawet patrząc na ten sezon, dla mnie Chelsea właśnie takim zespołem jest. Natomiast poprzez niedojrzałość, siłą rzeczy trzeba liczyć się z tym, że to będzie właśnie miejsce bardziej w środku stawki. Ale patrząc z kolei na ten ostatni rok. Tam nie było jakiejkolwiek strategii, nie było jakiegokolwiek planu. Wszystko było robione bardzo pośpiesznie, no i choćby zwolnienie Grahama Pottera, finalnie także zatrudnienie Franka Lamparda. To sprawiło, że najgorszy sezon Chelsea w historii występów Premier League stał się faktem i Chelsea stała się klubem memem. Czy nim pozostanie, to zależy od właścicieli i od tego, jak to wszystko się rozwinie na boisku. Tak jak mówię, ja widzę pewne pozytywy, natomiast ten 2023 rok z pewnością nie był właśnie dla Chelsea jakkolwiek owocny. Przechodząc do kolejnej kategorii, nie powinno nas zatem dziwić to, że głównie będą tutaj postacie indywidualne, które przegrały ten rok, które są po części związane z Chelsea. Dlatego też na miejscu trzecim jest Mason Mount, piłkarz, który był wychowankiem klubu, który miał double-double w sezonie 21-22, więc nie tak dawno. No ale ostatnie dwa lata to jest zupełna przepaść, gdy mówimy o poziomie występów wychowanka The Blues, który finalnie także z Chelsea odszedł po bardzo słabym roku czy ogólnie sezonie właśnie w jego wykonaniu w koszulce Chelsea, której był wychowankiem i wydawało się, że taki proper Chelsea, jak zwykło się mówić właśnie na takich zawodników jak Mason Mount, który był typowany na następcę Franka Laparda, nie powinni zostawiać po sobie aż takiego niesmaku przy okazji odejścia. Zresztą nawet jeśli nie jestem kibicem Chelsea, także czułem lekkie obrzydzenie jak miałka była ta wiadomość, którą zostawił na pożegnanie kibicom Chelsea. Mason Mount nie trafił na Old Trafford i tam także nie podbija serc kibiców, bowiem na ten moment to jest zero bramek, zero asyst i non-stop problemy zdrowotne, więc zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. No, ale umówmy się, że Mason Mount, z piłkarza, który był jednym z ciekawszych, który miał potencjał na to, żeby stać się etatowym reprezentantem Anglii grającym w pierwszym składzie, okazało się, że nagle jest na skraju i na sporym zakręcie. Na miejscu drugim w tej kategorii mam Franka Lamparda, czyli postać, która jest. Z mentorem wspomnianego już Masona Mounta. No i umówmy się, że tak, że były pomocnik Chelsea nie może zaliczyć tego roku do udanych, bowiem wpierw zwolnienie z Evertonu w nie najlepszej atmosferze, bo zespół Detoffice był pogrążony w walce o utrzymanie, i przyjście Shona Dysha pokazało, ile znaczy. Czy jaka jest różnica właśnie między jednym trenerem a drugim, no a później jeszcze jest ta no, krótka przygoda w roli tymczasowego trenera Chelsea, kiedy miał on ratować honor po bardzo nieudanym epizodzie Grahama Pottera. No i co by nie mówić, na 12 spotkań, tylko jedno zwycięstwo, dlatego też uważam, że nawet patrząc na ten okres, można było sobie wiele kupić. Załóżmy, że Frank Lampard. Nawet troszkę podciągnąłby te Chelsea, załóżmy, że sprawiłby problemy Realowi Madryt. Jestem nie chcę mówić przekonany, natomiast mam wrażenie, że mogłoby to pomóc Frankowi Lampardowi w otrzymaniu kolejnej oferty pracy właśnie na poziomie Premier League po skazie w CV, jaką jest właśnie to wyrzucenie z Evertonu i jeszcze dodatkowo także bardzo nieudana przygoda w Chelsea już za tej drugiej nieco krótszej kadencji tutaj będzie bardzo ciężko i Frank Lampard w tym roku zwyczajnie odniósł bardzo dużo, dość negatywnych momentów oraz miejsce pierwsze, które być może także dla wielu będzie kontrowersyjne, ale będzie to Graham Potter, czyli znów postać związana z Chelsea i żeby nie było, mam świadomość tego, że jeśli zostanie zwolniony z Manchesteru United Erik Ten Hag, co tak jak mówiłem w kilku filmach na moim kanale stanie się prędzej czy później, przynajmniej dla mnie, no to co by nie mówić, Graham Potter będzie wciąż faworytem. Natomiast bardziej jest mi po prostu po ludzku Grahama Pottera szkoda, bowiem został on wrzucony w sytuację bezprecedensową, żeby otrzymać aż takie mm, wsparcie finansowe i transferowe aż do przesady, żeby właśnie piłkarze musieli mierzyć się z tyloma trudnościami, żeby dostać tak wielu młodych piłkarzy oraz jednocześnie mieć narzuconą presję na wyniki finalnie, żeby zostać zwolnionym po dość krótkim okresie. Rzecz jasna, to nie jest tak, że Graham Potter był bez winy, ale nawet patrząc na to, że to jest człowiek dość spokojny, który potrzebuje czasu, który nie wyjdzie na konferencję prasową i nie zacznie robić show, tak jak robili to Antonio Conte, Jose Mourinho czy choćby Tomas Tuchel, tego także wymagali kibice Chelsea, więc ta zmiana kulturowa i ogólnie obyczajowa. Była zbyt duża, żeby mogło się to udać, i nadal, tak jak mówię, Graham Potter to jest bardzo dobry trener, natomiast uważam, że ta powiedzmy plama właśnie na Sylwii, którą jest niewątpliwie porażka tego trenera w Chelsea, być może będzie znakiem zapytania, którym będą kierować się kolejni. Właściciele klubów Stop Six właśnie przy okazji wyboru lub odrzucenia Grahama Pottera, właśnie jako potencjalnego kandydata na trenera tych zespołów, po prostu jest mi Grahama Pottera szkoda. Chociaż wciąż twierdzę, że Sergiu Radcliffe to właśnie jego powoła na stanowisko trenera w Manchester United prędzej czy później. Okej, okay, okej, okay. dość już tych smutków, czas przejść do absurdów, czyli momentów, kiedy mogliśmy tylko wybałuszyć oczy ze zdziwienia i zadać legendarne pytanie Franciszka Smudy z konferencji prasowej jeszcze kiedy był selekcjonerem reprezentacji Polski, czyli słynne co? No i właśnie pytanie, jakie takie momenty były w Premier Dla mnie przynajmniej na miejscu trzecim, kiedy sobie mówimy o największych absurdach w tym roku kalendarzowym w angielskiej elicie, jest zimowe okienko transferowe Chelsea. Normalnie kiedy... Powiedzmy, sprowadza się piłkarzy w styczniu, to są najczęściej wzmocnienia na tu i teraz. Tak jak to choćby było w Manchesterze United, kiedy było wiadomo, że nie mają napastnika. OK, być może Wout Weghorst nie jest najlepszą opcją, natomiast grał on i pomógł on w pewnym stopniu Manchesterowi United w drugiej części sezonu. To są mniej więcej tego typu ruchy. Natomiast Chelsea kupiła piłkarzy za 323 miliony funtów, dodatkowo wypożyczyła João Felixa i to tylko wspomogło chaos, który już i tak w tym klubie był. Zatem to dla mnie... Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo absurdalna chwila. Być może, rzecz jasna, Enzo Fernandez jestem wielkim fanem tego zawodnika. On się pewnie sprawdzi. Tak samo Michajło Mudryk, któremu także kibicuję. Natomiast umówmy się. Że takie ruchy nie powinny być dopinane koniecznie w styczniu. Ja wiem, że to jest głupie, no bo z jednej strony, właśnie kiedy te ruchy miały być dopięte, jak nie wtedy, i ostatecznie one mogą wyjść na dobre Chelsea. Natomiast, właśnie patrząc na skalę tych wzmocnień na moment, także na całą sytuację Chelsea, dla mnie to było naprawdę bardzo mocno absurdalne. Na miejscu drugim w tej kategorii jest seria Brighton ze straconym golem. Ostatnie czyste konto MF. Premier League to jest 14 dzień maja 2023 roku, a wciąż mówimy o zespole, który zajął szóste miejsce na koniec poprzedniego sezonu oraz w aktualnej kampanii ligowej. W tabeli na ten moment jest na miejscu bodajże ósmym, co świadczy wciąż o tym, że Brighton jest bardzo mocny. Nawet jeśli doszło do sporych roszad właśnie w tym klubie, no bo choćby odszedł Moises Kaisedo i Alexis McAllister, wciąż wydaje się, że w wielu spotkaniach, nawet ostatnio z Tottenhamem, nawet jeśli tam Brighton miało swego rodzaju kłopoty w defensywie przez większość meczów, Prowadziło 4-0, no i można było zakładać, że to prowadzenie dowiezie, a skończyło się i tak 4-2. Podobnie było w meczach, czy to z Fulham, kiedy skończyło się 1-1, czy to z Sheffield United. Wszędzie można było uniknąć strat goli, tym bardziej patrząc na kampanię Pucharową, gdzie m.in. z Ajaxem Amsterdam na wyjeździe. Z Aekiem Ateny także udało się zachować czyste konta, Zatem mam nadzieję, że postanowieniem noworoszym dla Roberto de Serbiego będzie wzmocnienie formacji defensywnej. Byleby nie stało się to z West Hamem, któremu kibicuję tutaj. Zachęcam już we wtorek o 20.30 bodajże spotkanie między Młotami a Mewami. No, ale czym byłoby podsumowanie tego roku bez. Wzmianki o skandalach sędziowskich, bowiem to, co wyczyniali czasem sędziowie i całe PGMOL, to jest naprawdę karygodne. Pamiętajmy o decyzji Simona Hoopera, który przerwał mecz i przerwał akcję Manchesteru City, kiedy to Jack Grealish wybiegał sam na sam z Guliemo Vicario w 93. minucie po dobrej decyzji. Co miał wtedy w głowie Simon Hooper, nie wiem. A to jest tak naprawdę kropla w morzu, bo pamiętajmy o tym, jak często przez VAR było pokrzywdzone choćby Wolverhampton, jak często były wysyłane przeprosiny w kierunku czy to Arsenalu, czy to choćby Brighton, jak często miał pretensje do sędziów Jurgen Klopp, czy także Mikel Arteta, to wszystko jest bardzo, ale to bardzo kuriozalne, patrząc na to, że to jest najlepsza liga na świecie i można byłoby zadbać o to, żeby faktycznie poziom sędziowania stał na po prostu nieco wyższej półce, aniżeli jest to aktualnie dodatkowo wszystko dopełnia sytuacja z meczu z 30 września, kiedy to Tottenham pokonał Liverpool 2-1, ale nie została uznana bramka, która została zdobyta w sposób prawidłowy, no i legendarny już check-complete mate, które padło wtedy w pokoju VAR. Wszyscy chyba znają tę historię. Naprawdę duży absurd i mam nadzieję, że to się zmieni, bowiem nie mam już siły na dyskusję o sędziach. Koniec końców. Najprzyjemniejsza kategoria to znaczy najmilsze, czy też najfajniejsze momenty w tym roku. Tutaj to jest najbardziej subiektywny już fragment tego materiału. Natomiast na miejscu trzecim mam Jacka Grealisha i jego celebrację z okazji potrójnej korony. Nawet jeśli komuś może się nie spodobać to, że propaguje teoretycznie alkoholizm od razu uspokajam, że ja sam jestem abstynentem i zachęcam do walki ze swoimi nałogami. Tutaj Jack Grillis jak najbardziej miał co celebrować, no bo potrójna korona i ciężko się nie uśmiechnąć kiedy wspomina się to jak tańczył kil... Kilka godzin jeszcze po zakończonym finale Ligi Mistrzów, wciąż w stroju meczowym, kiedy to wszyscy jego koledzy byli przebrani, kiedy widziało się te filmiki z jego udziałem z Ibizy, czy to choćby zdjęcie już słynne, które poprosił, aby powieszono w Lubrze, kiedy to napaja się podczas celebracji, kiedy to przejeżdża ze swoimi kolegami w Manchesterze, właśnie po zdobyciu Ligi Mistrzów, Pucharu Anglii, oraz oczywiście Premier League przez Manchester City. Zatem to jest na pewno taki moment, który chciałbym tutaj wyróżnić. Na miejscu drugim jest Brighton i ich przygoda w europejskich pucharach. Wydawało się to niesamowite, kiedy już Brighton było na miejscu dziewiątym, że jest to właśnie pochwała takiego procesu, któremu zaufano, że jest tam Graham Potter, że jest tam bardzo mądre zarządzanie ogólnie całą organizacją, nie, także w połączeniu z Royal Union Saint Gillo, czyli tym klubem. Powiedzmy z fili Tonego Bluma, który jest w Belgii, który także opiera się na właśnie piłkarzach wypożyczonych z Brighton. No ale odszedł Graham Potter, został on zastąpiony Roberta de Serbim i okazało się, że po pierwsze to jest miejsce numer 6, które jest najwyższą lokatą znów rok po roku pobity właśnie ten najlepszy wynik w Premier League na koniec sezonu, kiedy sobie spojrzymy na Brighton. No i także patrząc już na ten sezon widzimy, że mewy nie spuszczają Stonu, no ale przede wszystkim to jest miejsce numer 1 w. Grupie w europejskich pucharach w lidze Europy i te historyczne triumfy, choćby nad Ajaxem Amsterdam, to jest coś, nad czym z pewnością warto się pochylić, bowiem dla takiego klubu jak Brighton to jest zwyczajnie tworzenie historii, do której kolejne pokolenia kibiców Brighton będą z pewnością z umiłowaniem wracać i zobaczymy, prawdę mówiąc, na co stać mewy w kolejnych fazach, właśnie Ligi Europy. No i ostatecznie. Złoty medal w kategorii najmilsza scena roku dostaje Luton Town za to, że jest pierwszym klubem, który spadł z najwyższej klasy rozgrywkowej na poziom okręgówki, czyli National League, a następnie wrócił znów właśnie na najwyższy szczebel yy, możliwych rozgrywek piłkarskich w Anglii. Nikt wcześniej czegoś takiego nie zrobił i pewnie prędko się to nie powtórzy. A Luton było w stanie wykonać to po naprawdę e, dramatycznym spotkaniu z Coventry, kiedy to wygrali, pomimo tego, że Tom Lockyer został odwieziony do szpitala przez jego problemy z sercem, to jest kapitan The Hunters. gdyby ktoś jeszcze tego nie wiedział, dodatkowo Rob Edwards, czyli trener tej e, drużyny przejął zespół w listopadzie po tym jak Nathan Jones, legenda Luton Town przejęła Southampton, tam zupełnie Jonesowi nie poszło, ale nikt nie chciał go z powrotem w Luton, bo okazało się, że Edwards kroczy ku awansowi właśnie po meczach barażowych i nawet jeśli Luton zapewne nie z ligi, no bo na to wiele wskazuje właśnie w tym momencie. Można powiedzieć jak najbardziej, że jest to bardzo, ale to bardzo przyjemna i romantyczna historia. No a kto nie kocha romantyzmu, football. Jeszcze raz zaznaczę, że jest to ranking mocno subiektywny i nie jest on podparty żadnymi statystykami, tylko zwyczajnie uznałem, że zrobię to tak jak czuję. Dlatego też mam nadzieję, że Wasze odczucia odnośnie tego roku w Premier League przeczytam w komentarzu i wciąż zaznaczę, że jeśli ktoś myślał, że. Tego absurdu, który przeżyliśmy między innymi w związku z sędziowaniem nie przebijemy, to pamiętajmy, że jest jeszcze piękna polska piłka i między innymi szmuglowanie alkoholu do Kataru to jest ogólnie historia, która dla mnie jest wątkiem tego roku, ale już zostawmy polską piłkę. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie mi znać się. jeszcze raz o to poproszę w komentarzu, jakie Wy macie wspomnienia w związku z Premier League w 2023 roku. Życzę Wam miłego i wesołego nowego roku oraz jeszcze więcej emocji i jakości związanej z widowiskami piłkarskimi w najlepszej lidze świata. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemano!